Dzień dobry, panie trenerze. Przed spotkaniem 24 kolejki PKO Bank Polskiej Ekstraklasy. Pytania, jakie przygotowali dziennikarze przed tą serią spotkań, są takie. Zagłębie dokonało kilku transferów. Jak pan je oceni i czy pana zdaniem wpłynęły one znacząco na postawę zespołu z Lubina? Dzień dobry. No na pewno są to dobre ruchy transferowe. Widzimy, że po trudnym początku, dość można powiedzieć pechowym meczu z Legią Warszawa, przegranym czy przegranym w Szczecinie, ta drużyna, czy drużyna Zagłębia Lubin prezentuje się naprawdę bardzo solidnie. Widzieliśmy też mecz derbowy, gdzie drużyna Zagłębia miała piłkę meczową, nie wykorzystali, ich dorobek mógł być większy, także na pewno ta drużyna prezentuje się z meczu na mecz coraz lepiej. Zmiany między rundami nastąpiły także w Piaście i pana zespół z dużym optymizmem przystępował do rywalizacji wiosną. Skutki są takie, jakich pan oczekiwał, czy ewentualnie wskazałby pan przestrzenie, które jeszcze wymagają poprawy? Skutki, wie pan, no na pewno jesteśmy w czołówce drużyn punktujących na wiosnę, tak? W czterech meczach zdobyliśmy 7 punktów. Na pewno zawodnicy z każdym treningiem, z każdym meczem, ci, którzy do nas dołączyli, wkomponowują się coraz lepiej. Widzimy choćby postawa Kamila Wilczka, który jest bardzo mocnym punktem zespołu, gra Sapinen, który poznaje też nowy sposób gry. Ostatnio wszedł Kostadinow, w zanadrzu w meczu z Górnikiem z dobrej strony pokazał się Reiner, nasz stoper. Także myślę, te ruchy, które wykonaliśmy, też to są solidni zawodnicy, ale tak jak powiedziałem, też potrzebujemy czasu. Drużyna w ostatnich spotkaniach punktowała, więc też nie było podstaw, aby dokonywać jakichś, powiedzmy, takich głębszych roszad. O kilku zmianach też będą kolejne pytania i następne dotyczy Tomka Jodłowca. Co zdecydowało o rozstaniu? Jak pan wspomina okres współpracy tutaj w Piaście z Tomkiem Jodłowcem i czy będzie pan trener kojarzył występy Tomka Jodłowca głównie przez pryzmat tej bramki zdobytej przeciwko Jagiellonii Białystok w sezonie mistrzowskim? Wie pan co, no to nie jest też czas i moment, jeżeli spotkaliśmy się przed meczem z Zagłębiem Lubin, aby mówić na ten temat, co spowodowało. Tak? Jest to temat szerszy, głębszy. Myślę, że to warto kiedyś usiąść i po prostu porozmawiać. Nic złego się nie wydarzyło, natomiast no, wiedząc, jaką mamy rundę przed sobą, zdecydowaliśmy się na konkretne ruchy transferowe, stąd też te roszady. To pytanie jest również do pana dyrektora Wilka. Pytanie o rywalizację w środku pomocy także, bo wspomniał pan mniej więcej o postawie Tichomira Kostadinowa. Czy moglibyśmy poprosić o uzupełnienie, jak pan ocenia tego chłopaka w treningach, co go wyróżnia na tle innych zawodników? To pytanie, czy to, wie pan, jest typowy środkowy pomocnik, tak? Widzimy, że u nas wchodzi na inną pozycję. W treningu jest bardzo zaangażowany, trenuje bardzo solidnie. Gdybyśmy nie widzieli w nim potencjału, to by go nie było u nas. Ja nie chcę go charakteryzować, co jest jego dobrą, co jest jego słabą stroną, no bo to przeciwnicy, czy nasza konkurencja też słucha tego i to pomaga przeciwnikom, a tego nie chcę robić. Pytanie o różnicę, jeżeli chodzi o skuteczność punktowania na wyjazdach i w meczach domowych. Trener wskazał o tą solidną dawkę punktów zdobywanych na wiosnę. Poczekajmy. Mamy za sobą 4 mecze. My już chcemy wyciągać wnioski, że lepiej punktujemy na wyjazdach, a gorzej w domu. Popatrzmy też, z kim graliśmy. Graliśmy z Pogonią Szczecin, która jest w czołówce, i graliśmy mecz derbowy, tak, w którym nie stwarza się tak wielu sytuacji. Ja ciągle będę powtarzał, że w meczach derbowych, w których kilka razy wygraliśmy z Górnikiem, to nie były takie jednostronne mecze. To były wyrównane mecze, w których po prostu byliśmy o tę jedną bramkę czasami lepsi. Zagłębie jest tuż nad strefą spadkową. Na ile pozycja w tabeli, niewielka różnica punktowa w stawce determinuje styl prezentowany przez drużynę? Ja myślę, że Zagłębie chce grać swoją piłkę. Myślę, że to, ile mają punktów, nie ma wpływu na to, jak chcą grać. Na pewno poziom determinacji jest na wyższym poziomie, no bo wiadomo, sytuacja w tabeli powoduje, że nikt nie chce znaleźć się w tej strefie spadkowej. Każdy chce zachować jak najszybciej ten byt i to widać po drużynie Zagłębia Lubin. I na zakończenie jest też indywidualna prośba o ocenę Rauno Sapinena, który błysnął skutecznością w sparingu z Goczałkowicami, natomiast jeszcze czeka na swoje pierwsze trafienie w lidze. Jak tutaj trener ocenia? No ale ja już powiedziałem po części, że przede wszystkim
po pierwsze to był sparing, po drugie też poznaje naszą ekstraklasę, która, no, umówmy się, no, jest mimo wszystko bardziej fizyczna, jest mocniejsza niż jego ekstraklasa, ta liga poprzednia. Na pewno zmieniliśmy mu pozycję, co nie znaczy, że nie wróci na swoją pozycję, na której grał, ale na tę chwilę potrzebujemy go właśnie w tym miejscu. To powoduje, że tych bramek na razie nie ma w ekstraklasie, ale poczekajmy spokojnie. Dobrze, tyle. Dziękuję.